Na ten moment czekało wielu mieszkańców Pruszcza Gdańskiego. Po latach wyczekiwań nareszcie basen przy zespole szkół nr 4 rozpoczyna swoją działalność. Od słów do czynów mamy okazję i to szczęście, że możemy się cieszyć obiektem, który mam nadzieję, że tak samo ocenią to mieszkańcy. Jest po prostu bardzo ładnym i funkcjonalnym obiektem. Przy tej inwestycji mieliśmy bardzo dobre finansowanie, bo przypomnę, że 5 milionów złotych z Ministerstwa Sportu, czyli 1/4 całego przedsięwzięcia to były pieniądze zewnętrzne, dotacyjne. Dzięki inicjatywie marszałka województwa pomorskiego Ryszarda Świlskiego inwestycja została wsparta pieniędzmi z programu Jessica. Basen w całej swojej krasie wygląda imponująco. Rzadko tak bywa, że coś, co jest wybudowane, wygląda lepiej niż zaprojektowane. Bardzo się cieszę z dzisiejszego dnia, dlatego że po pierwsze spełnienie marzeń sprzed 20 lat, czyli budowa drugiego basenu w Pruszczu, a z drugiej cieszę się z strony dlatego, że dobrze wykorzystane środki unijne dofinansowaliśmy jako samorząd województwa pomorskiego tę inwestycję z pieniędzy Jessica. To wielka radość nie tylko dla mieszkańców Pruszcza Gdańskiego. Na miejsca. Na uroczystości otwarcia basenu nie mogło zabraknąć pływaków. W tych historycznych zawodach każdy uczestnik był zwycięzcą. Basen przy czwórce to nie lada atrakcja. Za sprawą siłowników zainstalowanych pod Niecką dno można płynnie regulować. Wszystko w zależności od potrzeb. Od 2 metrów głębokości do nawet całkowitego zera. I uczniowie, i osoby spoza szkoły nie mogą się już doczekać, by zacząć korzystać z basenu. Po godzinie 17 praktycznie obiekt będzie wykorzystywany przez mieszkańców Pruszcza. Bilet wstępu normalny kosztuje 16 zł. Na dzień dzisiejszy mamy tygodniową promocję i cena biletu jest 50% niższa, czyli normalnie 8 zł kosztuje do dnia 15 w tym miesiącu. Od 15 kwietnia rozpocznie się sprzedaż karnetów. Polecamy również zobaczyć wmurowanie kamienia węgielnego pod basen przy zespole szkół nr 4 oraz Pruszczanie lubią pływać. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.